Witam serdecznie, kochani. Witam was dzisiaj na dzisiejszym live'ie. Temat tego live'u... Do tematu tego live'u zainspirował mnie film, który oglądaliśmy wczoraj z Agusią pod tytułem Boży Banita. Powiem wam, rzadko kiedy byłem tak mocno przyjęty, wstrząśnięty pod takim ogromnym wpływem tego, co zobaczyłem. To różne filmy, tak, oglądamy. Ja szczególnie lubię oglądać filmy biograficzne, historyczne, oparte na faktach. Chociaż kiedyś byłem wielbicielem filmów science fiction, ale to jest po prostu zaśmiecanie głowy różnymi bzdurami. A bardzo często to jest przeprogramowanie mózgu, dlatego przestałem oglądać filmy science fiction. Natomiast film, który oglądałem, Boży Banita, spowodował, że miałem w sercu z jednej strony radość, z drugiej strony ból i płakałem. I Bogu dziękowaliśmy później z małżonką, z Agusią, dziękując za to, że on miał na przestrzeni całej historii takich oto ludzi, jak William Tyndale, jak Jan Hus i innych, być może nieznanych nam. Na pewno wiele nazwisk tutaj na ziemi nie poznamy, dopiero w wieczności. Po zmartwychwstaniu poznamy, dzięki komu to słowo, które może być tak spokojnie czytane w tej chwili, no może nie wszędzie, ale tam, gdzie jesteście, najprawdopodobniej możecie spokojnie otworzyć, czytać, dzielić, rozważać, ale nie zawsze tak było. Nie wiem, z jakiego powodu, że... Nie, wiem, z jakiego powodu ten film jest niedostępny w Polsce. Po prostu. Ja znalazłem go na YouTubie z tłumaczeniem na język polski, ale ludzie mieszkający w Polsce mają go zablokowane. Ludzie mieszkający w Meksyku, Polacy, nie mogą również go oglądać. Czy wam to się wydaje dziwne? Bo mi nie. Bo ten film pokazuje dobitnie, jaką ceną Słowo Boże docierało do nas. To jest akurat historia o tłumaczeniu Pisma Świętego na język angielski. Pierwsze tłumaczenie to było właśnie tłumaczenie Tyndala. I słuchajcie, film zaczyna się od tego, że jeden z prałatów, nie wiem, czy dobrze określam, ale z tych chodzących w różnych dziwnych szatach purpurowych i nie, rozmawia z dziewczynką, której mówi, słuchaj, no to powiedz, czego się nauczyłaś. I ona zaczyna w języku angielskim cytować modlitwę Ojcze Nasz, która dotychczas była tylko i wyłącznie w łacinie, w języku niezrozumiałym dla ludzi, którzy byli na mszach i nie przynoszącego żadnej korzyści dla ludzi. I kiedy ta dziewczynka dokończyła modlitwę, którą wyrecytowała z pamięci po angielsku, ją i jej ojca i całą rodzinę, oprócz matki, którym nakazano rodzić następne dzieci, które nie będą skażone herezją, ją odesłano na stos. Kochani, spalono dziecko i jego rodzeństwo, i jej ojca za to, że recytowało modlitwę pańską. Czy to zrobili ludzie, którzy nazywali się wrogami Bożymi? Nie. To zrobili ludzie, którzy robili to w dobrej wierze. Czy myślicie, że te czasy minęły? One są na dzień dzisiejszy czy te czasy trwają? Może tak. Wiecie, tak jak wiele ludzi w Polsce się denerwuje, bo co się dzieje z polskimi politykami? Bo kolejna partia przychodzi i skarży się na poprzednią i znowu kradną i znowu dzieją się dziwne rzeczy i ludzie się dziwią. Słuchajcie, od momentu, kiedy ludzie na ziemi wybrali sobie królów zamiast słuchać się Boga, tak było, tak jest i tak będzie. I nie łudźcie się, że przyjdzie idealny, który będzie rządzić tak, że naprawdę życie swoje poświęci dla swojego ludu. To już nie nastąpi.
Ja nie w żadnym przypadku nie zniechęcę was, abyście nie szli na głosowanie, nie. Módlcie się, niech Bóg wam da mądrość, za kogo głosować. Módlcie się za władzę, która będzie wybrana. Ale nie łudźcie się, że ta osoba, która przyjdzie, nareszcie dokona reformy, bo nie dokona. O to mówią proroctwa, którym wierzę, które się spełniają. Ale wracając do tego filmu, słuchajcie, to nie była jedna rodzina, która była skazana na śmierć, którzy byli żywcem spaleni na stosie w XVI wieku w Anglii. I te stosy płonęły po całej Europie. Powiecie, nie no, te czasy już minęły, nikogo nie będą palić na stosach. I się mylicie, kochani. Bo Księga Objawienia zapowiada, że to nastąpi w jeszcze o wiele bardziej perfidnym wydaniu i dotknie nie jakiś tam lud, nie jakiś tam teren, tylko całą ziemię. I Chrystus powiedział, gdyby te czasy nie zostały skrócone, to nie ocalałoby żadna istota. Dlaczego chciałem z wami się podzielić? To nie jest miła wiadomość. To nie jest... Kiedy oglądasz ten film, tak jak wam powiedziałem, jak będziecie oglądać, to was też będą przypełniać różne uczucia. Ale zadajcie sobie pytanie, czy wy to cenicie, czy my to cenimy, co mamy? Czy to słowo, dopóki jest dostępne, jest jak chleb powszedni? W modlitwie Ojcze Nasz jest takie słowo, chleba naszego powszedniego daj nam. I wiele ludzi, ja tak przez wiele lat się modliłem tą modlitwą, to myślałem, że chodzi o taki chleb, wiecie, no taki, no dobry polski chleb, tak wypieczony, chrupiący, tak masełkiem nasmarujesz troszeczkę solą i można sam jeść, tak. No, ślinkę? Macie ślinkę taką? No? Wyobraź sobie ten zapach świeżo upieczonego chleba. Tak sobie wyobrażałem, chleba naszego poprzedniego, daj nam dziś. Ale w tym jest o wiele głębsze przesłanie. Bo Chrystus powiedział, moim chlebem jest pełnić wolę Ojca mojego. I On również powiedział, ja jestem chlebem, który jest dany tutaj dla tych ludzi. Jeżeli nie będziemy tym słowem się żywić, bo człowiek składa się z trzech płaszczyzn. Duchowa, umysłowa i fizyczna. Ta powłoka, ten namiot, tak? I bardzo często ludzie zabiegają i modlą się tą modlitwą Ojcze Nasz, myśląc o namiot, o ciało, zapominając, że Chrystus miał o wiele głębsze przesłanie. Kochani, chleba naszego powszedniego. Słowo na każdy dzień. Karm się tym słowem. Karm się. Bo jak przyjdzie czas, to słowo w tobie i przez ciebie wykona swoją pracę. I ten czas już przyszedł. To nie będzie gdzieś w odległych dziejach. To jest już teraz, kochanie, nadszedł ten czas, kiedy wszystkie obietnice i wszystkie proroctwa i wszystko, co było zapowiedziane, spełnia się. Pytanie, gdzie ty w tym jesteś? Czy ty jesteś graczem? Czy ty jesteś widzem? Czy ty może jesteś w kościele, gdzie model tego kościoła tak ułożony, że jeden przychodzi raz w tygodniu i z kazalnicy coś powiedział, czasami coś mądrego. I ty jesteś wzruszony, wracasz do domu, mówisz, halleluja, chwała Bogu, dobre słowo było. I co dalej? No, co dalej? Jakie to działanie wywołało w tobie? No wiesz, czuję się taki uduchowiony. Tak naprawdę... lepiej się czuję z tym. Bóg mi wskazał też na pewne rzeczy i tak modliłam się i Bóg mnie naprawił, oczyścił. Okej, co dalej? No co masz na myśli? No co dalej? Po co to wszystko? Kochani, chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła, to jest bycie kościołem. To nie jest przez całe życie słuchanie słowa. To jest wykonywanie tego, co mistrz powiedział. On wysłał, ja idę. On powiedział, ja robię. To jest chrześcijaństwo, to jest naśladownictwo. Czy wy się ze mną zgadzacie? Czy to, co mówię, można potwierdzić w słowie? To jest chrześcijaństwo, kochani. Innego modelu nie ma. Jeżeli jesteś w jakimkolwiek modelu chrześcijaństwa, gdzie się uczy zupełnie innego bycia chrześcijaninem, zastanów się głęboko, czy jesteś w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Czy to,
I ci, którzy Ciebie otaczają, są autentycznie ciałem Chrystusa. Czy Ty jesteś w ciele Chrystusa? Bo w ciele Chrystusa nie ma nieużytecznych członków. Zapamiętaj. W ciele Chrystusa nie ma takich organów i takich komórek, które są, bo są. Kiedyś naukowcy tego świata wymyślili wycinanie wyrostka robaczkowego, tak? Tak zwany appendix. Stwierdzili, że to jest pozostałość po ewolucji, już jest niepotrzebna, trzeba to wyciąć, bo tylko przychodzi taki moment, kiedy trzeba później to wycinać, kiedy to napełni się niepotrzebną masą gnijącą i później może nastąpić zapalenie odczewia, więc lepiej pozbawić się tego wcześniej. Tak? I to jest właśnie tak świat postępuje. W sensie duchowym tak samo. Coś odcinają, mówią, że to nie jest potrzebne. To kiedyś tam było, teraz już nie jest potrzebne. Tak mówimy o przekazaniach, tak mówimy o wiele ze Słowa Bożego. Odcinają to. To nie jest potrzebne. Kochani, czy ty będziesz słuchał uczonych tego świata, tym również teologów różnego rodzaju, którzy co rusz to będą różne teorie wymyślać, czy raczej pójdziesz za tym, kto jest żywym Słowem? Czy ty będziesz jadł chleb, który ktoś się upiecze, i nawet nie wiesz, czego on jest składany, później dowiaduje się, że tam są włosie i konserwanty i jeszcze sam Pan Bóg tylko wie, co tam jest. Ja mówię oczywiście w sensie takim duchowym, w przenośni, tak? Czy raczej ten duchowy chleb to będzie chleb, gdzie będziesz dokładnie wiedział, z czego on się składa, z jakiej mąki, z jakiego ziarna pochodzi. Bo to będzie okazywało na ciebie wpływ. Chleba naszego powszedniego daj nam. Jest to bardzo, bardzo ważny przekaz, kochani. Czasy się nie zmieniły. Tylko tabliczki na drzwiach z nazwami się zmieniają. Serca ludzi, którzy nie są odrodzeni, nadal działają według podobnego scenariusza, jak to było 200, 300, 500 lat temu. Dlatego, moi drodzy, zachęcam was z całej głębi mojego serca. Zadajcie sobie pytanie, czy wy, moi drodzy, nie gardzicie tym chlebem? Czy wy doceniacie to, co Bóg dał? I czy karmicie się tym na co dzień? Bo jeżeli nie, to przyjdzie moment, kiedy się nie ostoisz. Mieliśmy dzisiaj spotkanie z naszym zborem online, z braćmi, z siostrami z różnych krajów. Nie było nas aż tak dużo, ale było wystarczająco dużo, żeby czuć radość i jedność w słowie, w modlitwie, w działaniu. I Bóg nam dał takie słowo, gdzie czytaliśmy o tych wielkich dziełach, które czynił Jezus. I również przypomnieliśmy, że Jezus zapowiedział, że dzieła wielkie ode mnie, cuda wielkie, większe ode mnie czynić będziecie, bo ja idę do Ojca. I ludzie pragną i oczekują tych cudów, zapominając, że naśladownictwo to jest ślad w ślad. Chcesz, aby Bóg przez ciebie czynił większe cuda, niż je czynił sam Jezus? Pan Jezus czynił cuda, uzdrawiając, wypędzając demony, a nawet zmartwychwzbudzając. Co może być jeszcze większego? Po wodzie chodził. Powiedział do drzewa i ono wyschło. Przemówił do człowieka, który był zdemonizowany, legion demonów w nim był. I te demony z piskiem wyszły, poszły w świnie. No jakie jeszcze większe cuda? Przyszedł do niego człowiek, suchą ręką, Chrystus przemówił słowo i człowiek wyprostował rękę i ruszał. Przyszła kobieta, dotknęła jego szat i została uzdrowiona, czego nie mogli dokonać lekarze razem wzięci przez wiele lat. Wydała cały swój majątek. Wszystko na lekarzy, nic jej nie pomogli. Czy co? Lekarze bardzo często wiedzą, że nie mogą pomóc, zanim biorą się za to i zanim pobiorą od ciebie pieniądze. Chętnie wezmą pieniądze, żeby później powiedzieć, zrobiliśmy wszystko, teraz tylko do Pana Boga. To lepiej weź te pieniądze i oddaj na dzieło Boże. Bo jeżeli lekarz ci powie takie słowo, że już teraz tylko do Boga, to niech lepiej twoje finanse służą ku zbawieniu innych ludzi. Masz wdowy, masz sierotę, masz głoszących, wspieraj ich, niż iść nieść tam, gdzie ciebie odbiorą jak lipkę. I teraz. I my czytamy te słowa. I tak marzymy, tak? Panie, kiedy ten czas nastąpi?
żebyśmy czynili większe cuda od tych, które Ty czyniłeś, bo przecież zapowiedziałeś. Kochani, jest w Słowie Bożym odpowiedź. Chrystus, zanim za dnia szedł i głosił i wypędzał demony i uzdrawiał i zmartwychwzbudzał, noc spędzał na modlitwie. My wczoraj z Agusią pragnęliśmy całą noc. Nie udało się nam całą noc spędzić, ale spędziliśmy wiele godzin. Byliśmy niesamowicie wzruszeni i poruszeni wielokrotnie, co Bóg objawiał w trakcie modlitwy. Jak przemawiał do nas, jakie myśli, jaką skruchę dawał, jakie stawiennictwo, jakie proroctwa. A co gdyby to było codziennie? A co to byłoby dzień w dzień? A co gdyby tak dwoje, troje i więcej w jedności? Bo ludzie tak czytają słowo i myślą, tam jest napisane też w Ewangelii, gdzie dwoje lub troje w imieniu moim proszą Ojca, Ojciec da i Ducha Świętego wyśle. Tylko bardzo często ludzie czytają, myślą tak, dobra, no to, hej, skrzykniemy się, dawaj, teraz. Ile mamy czasu? 5 minut, dobra, modlimy się. Po 5 minutach nic się nie stało. Panie, ale coś tu nie gra. No, modliliśmy się. Dwoje lub troje uzgodniliśmy, prosiliśmy, nic się nie stało. Jezus Chrystus, kiedy zaprosił ludzi, swoich uczniów, kiedy był w Getsemane, ostatnia noc przed Jego ukrzyżowaniem, następną noc już leżał w grobie. A to była ta ostatnia noc. On podszedł do nich i powiedział, czuwajcie, spędźcie ten czas w modlitwie. Co oni robili? Bardzo zmęczeni byli. Znowu przyszedł do nich. Obudził, czuwajcie. Odszedł, za chwilę to samo. Taka śpiączka. Taki błogi stan. Tak śpisz, tak fajnie, wiaterek, góra oliwna. Świerszcze śpiewają. Czy tam kto jeszcze w nocy śpiewa, tak? Ptaki się odzywają. Fajnie, super. Oby tak dłużej. Ale Chrystus obudził ich z tej śpiączki i powiedział, dosyć. Idzie ten, który mnie zdradził. Tak zastanawiałam się na tym, co by było, gdyby oni jednak spędzili tę noc w czuwaniu. Jakby scenariusz się potoczył. Sądzę, że Piotr nie zaparłby się Chrystusa, gdyby czuwał poprzednie nocy. Sądzę, że apostołowie nie pouciekali jak tchórze, tylko byliby z nim do końca. Sądzę, że bieg historii mógłby być troszeczkę inny. Co by się zdarzyło, gdybyś ty czuwał w nocy? W sytuacji, kiedy masz podjąć bardzo poważną decyzję. Wiecie co? Byłem taki zdziwiony. Czytałem słowa Ireneusza Krosnego. Dosłownie. Przeczytam wam teraz. Zazwyczaj myślałem, że to jest taki komik. To akurat nie polecam tego portalu, ale słowa, które on tutaj powiedział, są niesamowite. On powiedział tak, że zanim Chrystus powołał uczniów, to było bardzo ważne wydarzenie w życiu ich i przede wszystkim jego. On całą noc spędził w modlitwie, a następnego dnia powołał uczniów. Zanim czytamy w Ewangelii Łukasza, że Chrystus jak wyszedł i z mocą przemawiał, to demony uciekały, choroby uciekały, ludzie byli wyzwoleni, ludzie byli ratowani. Nawet wielu dotykało jego ubrań, jego odzienia i byli uzdrawiani. Ale zanim to nastąpiło, on kolejną noc spędził w modlitwie. I pytanie, bardzo często ludzie padają na kolana. Ja nie jestem wyjątkiem, wielokrotnie tak w życiu niestety robiłem. Że przychodziłem do Boga i potrafiłem długo stać i prosić Jego, ale to wtedy, kiedy coś się złego przydarzyło z powodu złej decyzji, którą podjąłem. Mieliście tak? W dobrej wierze. Oczywiście nie chciałeś coś złego, ale podjąłeś decyzję sam, po swojemu.
I później zbierasz konsekwencje i przychodzisz do Pana i wołasz: Panie, ratuj. A może byłoby tak na odwrót? Spędzasz noc w modlitwie. Spędzasz wiele godzin i uzyskujesz odpowiedź. Może nawet nie będzie korzystna z Twojego punktu widzenia. Nie będzie według Twojego widzimisię. Nie będzie według Twojego upodobania. Nie będzie to ta odpowiedź, która będzie Tobie ucho łychtała. Bo czasami Bóg odpowiada Tobie nie. Na Twoje: Panie Boże, tak pragnę, żeby to było tak. Jest taka modlitwa kiedyś, no, trochę tak humorystycznie. Panie Boże, niech będzie Twoja wola, a Marysie niech będzie moja. A skąd wiesz, że to akurat Marysie jest dla Ciebie? No ale bardzo pragnę. Więc idąc do Pana, wiemy, że On wie lepiej. On zna przyszłość. Jeżeli przychodzisz do Niego, bądź gotów usłyszeć odpowiedź taka, jaka będzie Jego wolą wobec Ciebie. Jego wolą wobec Ciebie i wobec mnie jest najlepszym rozwiązaniem. Kto się ze mną zgadza? Że Boża wola i Boża odpowiedź na nasze różnego rodzaju zapytanie, troski, kłopot, Jego odpowiedź, Jego rozwiązanie zawsze jest idealnym odpowiedzią. Być może niezgodną z naszymi planami. Być może burzy to wszystko, co my to gdzieś w głowie się poukładaliśmy. Dlatego przychodząc do Niego, czasami kiedy zaczynasz się modlić i tak bardzo Boga prosisz, w trakcie modlitwy On Ci zaczyna objawiać rzeczywistość. I zaczyna pokazywać Tobie pewne obrazy z Twojego życia. I zaczynasz widzieć siebie zupełnie w innym świetle. I Jego wolę zaczynasz zupełnie inaczej postrzegać. I to jest moment, kiedy trwając w tym, Bóg zaczyna układać w głowie, w myślach, w życiu według Jego woli. I wtedy Jego plany są zupełnie innymi planami. Bóg przyzwala na pewne rzeczy. Jak ktoś bardzo, bardzo prosi, Bóg przyzwala. Według wiary będzie. Tylko o co prosisz? Uważaj. Pamiętacie, chyba chodziło Hiskiasza, muszę sprawdzić, mylę imiona tych królów często, ale chyba chodziło o króla Hiskiasza, do którego Bóg wysłał proroka i któremu powiedział, że twoja choroba zakończy się śmiercią. Też mi dobra nowina, nie? On modli się o uzdrowienie, Bóg wysyła proroka, mówi: twoja choroba kończy się śmiercią, uporządkuj królestwo, przekaż je na swojemu następcę i odejdziesz w pokoju. Bo ten człowiek starał się żyć według woli Bożej. Generalnie był dobrym królem. Takich było mało w historii Izraela. Większość to byli bawochwalcy, ostępcy i robili rzeczy gorsze niż poganie. Ale w tym przypadku było inaczej. I ten Hiskiasz, kiedy usłyszał, tak, zobaczymy zaraz, tak. No. Tu. Jednak o Hiskiasze choć, tak? W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak, mówię Panu, porządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz odwrócił się swoją twarzą do ściany, modlił się do Pana, tym i słowa: ach, Panie, wspomnij, proszę, postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórza, doszło do jego słowa następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak. Tak mówi Pan Bóg Dawida, Twojego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę, widziałem Twoje łzy. Otóż uleczę Cię. Trzeciego dnia wstąpił do świątyni Pana.
Dodam też do Twojego życia 15 lat i wyrwę Ciebie, Tobie, Twoje miasto z mocy ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Wydawałby się happy end, prawda? Ale zobaczcie, Bóg objawił temu człowiekowi swoją wolę. Rzadko komu Bóg tak do kogoś przemawia, że wysyła proroka i mówi, że masz czas, żeby się przygotować i spoczniesz. On nie był młodzieńcem, był starszym człowiekiem. I Bóg objawił mu swoją łaskę. Natomiast on nie chciał z tym się pogodzić. Co się zdarzyło dalej? No ale zdarzyło się to, kochani, że w ciągu tych 15 lat, które mu jeszcze Bóg dodał, urodził się jemu jeszcze syn, którego na imię było Manases. Ja kiedyś mówiłam o tym na live. Manases. Od którego zaczął się totalny upadek Izraela. Jeden z najbardziej okrutnych królów, który kiedykolwiek był w Izraelu. Człowiek, który doprowadził Izrael do podziału, do całkowitego upadku w bałwochwalstwo, które wprowadził kulty bałwochwalcze i jest napisane, że czynił to, co złe w oczach Bożych. Bóg zna początek na końcu. I on nie chciał do tego dopuścić. To mi jeszcze raz pokazuje, że Bóg daje nam możliwość wyboru. Jak my modlimy się i wybieramy według Jego woli, to nawet jeżeli będzie to wbrew naszym planom, wbrew naszym gdzieś tam poukładanym krokom, to będzie lepiej dla nas zawsze i dla naszych dzieci, i dla tych, którzy są dookoła nas. Natomiast jeżeli będziemy działać według własnej woli, to zobaczcie, jak w przypadku z Hiszkiaszem, Bóg to odpowie na twoją modlitwę, Bóg ci da. Będziesz płakał, bolewał, Bóg ci to da. I tym bardziej z wiarą będziesz prosić, Bóg ci to da. Czy to będzie służyć ku chwale Boga i ku twojemu błogosławieństwu? Jeżeli to nie jest wolą, pierwotną Jego wolą, to nie będzie. Pierwotną wolą Bożą wobec Abrahama było, żeby z Abrahama i Sary był zrodzony syn. Ten pierworodny, ten, który ma być następcą, spadkobiercą błogosławieństw Abrahama i ten, od którego w przyszłości, z którego Bóg zrodzi Mesjasza. Natomiast Abraham z Sarą chcieli Bogu troszeczkę dopomóc. To skończyło się tym, że ta historia trwa do dzisiaj. Jako historię walki dwóch ludów. Lud, który się wywodził z Jakuba, z Izaaka, tak? Syna Abrahama, którego jemu urodziła Sara, i lud, który wywodził się od Ismaela, który pochodził od służanki z tej niewolnicy Hagar i który do dnia dzisiejszego, od samego początku, już wtedy, kiedy oni jako bracia, Ismael wyśmiewał się nad Izaakiem. Do tego stopnia znęcał się, że Sara powiedziała Abrahamowi, odeślij tą kobietę z jej synem. To było przykre. I Abrahama serce pękało na dwie części, bo on kochał Ismaela również. Bo to było kość jego kości, zrodzona z jego nasienia. Kochani, trwajmy w modlitwie, bo żyjemy w czasach, kiedy jest wiele zwiedzenia, kiedy tysiące myśli z różnych stron, tysiące obrazków i nauk dosłownie atakuje, próbuje wejść w ciebie, dokonać zmiany. Kogo posłuchasz? Za kim pójdziesz? Czy ten, który do ciebie mówi teraz, być może składnymi słowami, powołując się na grekę, hebrajkę i tak dalej, czy to jest człowiek od Boga? Czy to raczej zwodziciel kolejny, który w imieniu Jezusa występuje i może ciebie zwieść? Skąd ty masz o tym wiedzieć? Jeżeli nie będziesz trwał w modlitwie i w słowie.
nie będziesz wiedział. Żyjemy w takich czasach, o których Chrystus zapowiedział. W Ewangelii Mateusza czytamy, 24 rozdział. On mówił, że w czasach tuż przed Jego przyjściem będą wielkie dzieła na ziemi. Zobaczcie. Kiedy uczniowie zapytali się Jego, Mateusza 24 rozdział, zapytali się Jego, bo On powiedział, dnia i godziny nikt nie wie, Jego przyjścia. No ale powiedział im znaki, które będą się działy. I opowiedział. A Jezus odpowiadając im rzekł, pierwsze, na co On zwrócił uwagę, baczcie, czyli uważajcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Co to znaczy? Będą się powoływać, że są Mesjaszami. Albo będą powoływać, że są posłani od Mesjasza. I wielu zwiodą. Wiecie, kiedy w Biblii jest napisane słowo wielu i niewielu, jak kiedyś też o tym mówiłem, to chodzi o większość. Kiedy Chrystus mówi o dwóch drogach, on nie mówi o 10, tylko o dwóch. Wąska, którą idzie niewielu i szeroka, którą idzie wielu. Czyli większość idzie tą szeroką drogą, drogą nieposłuszeństwa, drogą swoich, widzimy się, swoich gdzieś tam urojonych Ewangelii, nauk i tak dalej. I ta wąska droga, którą idzie naprawdę niewielu. Bo to są ci, którzy słuchają Jego głosu. To są ci, którzy są Jemu posłuszni aż do śmierci. To są ci, którzy słuchają i czytają i tam gdzie jest tak, to jest tak, tam nie, to jest nie. Tak? Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, aby się nie trwożyli, bo musi się to stać. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz Turcja wysłała swoje wojska do Syrii i urządziła krwawą rzeź Kurdów. Cały świat huczy. Podstęp Stanów Zjednoczonych i tak dalej. Przykro mi to stwierdzić, jestem w tym kraju jeszcze, ale nie chcę wichłać się w politykę, ale to jest przykre. Tak czy inaczej, to jest jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, będzie głód i mur, a miejscami trzęsienie ziemi. Czy to się dzieje, kochani? Czy wam kiedykolwiek przyszłoby na myśl, że naród polski będzie tak podzielony, że nie daj Boże, żeby zdarzyła się wojna, będą rzucać się sobie do gardła? Już to robią. Że naród ukraiński, który w tej chwili trwa w wojnie. Brat zabija brata. Czy wy to rozumiecie? Ja przeżyłem. W moim kraju była wojna, kiedy Związek Radziecki się rozpadł. Akurat wtedy byłem w Polsce, kiedy rozpoczęła się wojna. W Mołdawii, bardzo mały kraj, 3,5 miliona mieszkańców. Sąsiad zabijał sąsiada. Ludzie chowali trupy na ulicy. Kochanie, to nie było 50 lat temu, ani 70. To było początek lat 90. Jak mój kuzyn opowiadał, jak jego dzieci z żoną spędzili wiele tygodni w piwnicy, że nauczyli się nawet odróżniać, który pocisk leci. Kiedy snajperzy na ulicach, na wysokich domach gdzieś tam siedzieli, i to kobiety, najemcy, najemnicy, i strzelali we wszystkich, którzy wychodzili na ulicę. Kobiety, mężczyźni, starcy, dzieci. Po prostu to było takie hobby. Polowali. I ludzie leżali trupami przez kilka dni, a czasami kilka tygodni. To się dzieje w naszych czasach, kochani. Wojny, trzęsienie ziemi, tajfuny. Teraz potężny tajfun nadchodzi. Tajfun stulecia nadchodzi na Japonię. Poprzedni hurricane, czyli huragan, spustoszył Bahama. Kolejny spustoszył Azory i zszedł na Europę. Tam duże też spustoszenie zrobił. Trzęsienie ziemi, wulkany, huragany, choroby. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Czy ty jesteś do tego gotowy? Czy raczej uczestniczysz w tak zwanym ruchu pokoju, tolerancji, połączenie wszystkich religii razem? Wszystkie kościoły się zbierają i modlą się o pokój. Gdzie wy znajdziecie w Biblii
powołanie od strony naszego Zbawiciela i Pana, Mistrza i Nauczyciela i Głowy Kościoła, żeby on powiedział, zbierajcie się wszyscy i módlcie się o pokój. Kiedy on powiedział, niepokój przyniosłem tylko miecz. Na świat on przyniósł miecz, jego słowo jest mieczem, bo ono oddziela. Pokój on daje w głębi, w duszy, w sercu, w umyśle, ale nie w świecie. Jego słowo przyniosło podział w świecie. Czy to jest pierwotna wola Boża? Bóg chce właśnie, żeby był podział? Nie. Tylko ten podział powstaje z powodu wyborów, które ludzie dokonują. Czy iść tą wąską ścieżką, czy iść szeroką ścieżką. Ty wybierasz. Czy jesteś w większości i walczysz o pokój na świecie, czy raczej zabiegasz o ten pokój, o którym Chrystus mówił, że pokój mój daje wam, nie tak jak świat daje. Czytamy dalej. Znowu. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć. Kochani, to się dzieje w chrześcijaństwie dzisiaj. Dzisiaj się dzieje w chrześcijaństwie taka nienawiść i taka złość i taki hejt. W internecie to teraz widać na załączonym obrazku. Bracia i siostry. I wielu się wydawać będą. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. Czym zwodzą fałszywi prorocy? Kiedy Jeremiasz był wysłany do króla izraelskiego, żeby oznajmić mu wolę Bożą, a to było nie to, co ucho łechce. To nie było wieść o pokoju. To było wieść, że Babilon zdobędzie Palestynę, zdobędzie Izrael, a ty masz się poddać. Taka jest wola Boża w tym królu. Ale przyszli fałszywi prorocy i wyśmiali Jeremiasza i powiedzieli królowi, nie, 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 wola Boża jest zupełnie inna. Odeprzesz. Sprzymierzysz się z Egiptem, tam z innymi, odeprzesz Babilon i ostoisz się. Taka jest wola Boża. Po prostu przegonisz ich. Kto był za pokój i za tak zwany patriotyzm? Z punktu widzenia ludzkiego, to co mówili tamci prorocy, to było dobre. No przecież oczywiście. Świątynia nie będzie zniszczona. Naród będzie ocalony. Nikt nie pójdzie do niewoli. To jest właśnie wola Boża. A tamten Jeremiasz to jest odszczepieniec. Weź go, wrzuć do locha. I wrzucił go. I on wiele tygodni spędził w gnijącej jamie. W studni. Jak się okazało, gdyby król posłuchał jego, to by ocalił swoje własne życie, życie swoich synów, życie wielu ludu. Tego nie zrobił. Posłuchał fałszywych proroków. Na dzień dzisiejszy w chrześcijaństwie jest ogromna ilość fałszywych proroków, którzy głoszą tanią Ewangelię. Zbawieni z łaski. Prawo jest nieważne. Dlaczego ja to nazywam tanią Ewangelią, kochani? Dlatego, że prawo było i jest i będzie ważne. Zbawiony jesteś oczywiście z łaski. I z wiary. Ale twoja wiara bez uczynków jest martwa. Czytaj list Jakuba. Twoje uczynki bez wiary są martwe. Po czym poznajesz, że jesteś zbawiony? Po tym, co dzieje się dalej. Jakie owoce przynosisz? Po czym zostajesz, dowiadujesz się, że ty jesteś właściwą gałęzią? Po tym, jaki owoc przyniesiesz? Jeśli nie przynosisz owoców, to znaczy, że jesteś suchą gałęzią. Że nie jesteś podpięty, nie masz połączenia z krzewem. Nie masz zasilania. Chrystus mówił, ja jestem krzewem winnym. Potem poznajesz. Tak? A więc jest masa fałszywych proroków. To jak? Jak? Za kim pójść? Komu wierzyć? Gennadiowi? Jackowi? Mariuszowi? Eli? Komu wierzyć? Źle postawione pytanie. Ten, który polega na człowieku, jest przeklęty.
To, co mówię do ciebie teraz, otwieraj słowo i badaj. Spędź czas, jeżeli czegoś nie rozumiesz, to spędź na kolanach w modlitwie czas, studiuj. I bądź takim, o którym apostoł Paweł kiedyś powiedział, są szlachetnego usposobienia, Berejczycy. Słuchali słowo, wracali do domu, sprawdzali, czy pisma tak mówią. Nie mówili, dobrze, Panie Boże, objaw nam teraz duchu, tak, objaw. Nie, apostoł Paweł nie mówił o tym. Duch Święty utwierdza ludzi w Ewangelii, którą Chrystus ogłosił jako słowo dane od Ojca. On powiedział, nic z siebie nie czyni, nic z siebie nie mówi, czyni to, co mówi mi Ojciec. Jeżeli jesteś w stanie tak powiedzieć, halleluja, chwała Bogu za ciebie, że czynisz to, co mówi ci Ojciec, ale to, co mówi ci Ojciec, musi być poparte Jego Słowem. Dlatego apostoł Paweł mówi, że ktoś przyjdzie, będzie głosił inną Ewangelię, nawet jakby on sam przyszedł, głosił inną Ewangelię od tej, która została objawiona w Chrystusie i przez Chrystusa apostołom. Będzie, odrzucajcie, niech będzie przeklęty. Bądźcie uważni, kochanie, to jest czas, o który Chrystus powiedział, będzie najwięcej fałszywych proroków w historii ludzkości jest teraz. Fałszywych nauczeń, fałszywych nauczycieli. Czyniących nawet cuda, uwaga. To nie jest po prostu bla, bla, bla. Czyniących cuda. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przyto miłość wielu oziębnie. To, co ludzie nazywają nieznieczulicą. Letarg. Chodzą jak zombie. Nawet w kościele. Patrzysz? Żyją czy nie żyją? A nawet jak jest jakaś muzyka charyzmatyczna i tanczą, i krzyczą, i tak dalej w euforii, wydawałoby się, że jak najbardziej żywi, tak? Wracają do domu i nic się nie zmienia. Nie ma uświęcenia. Nie ma owoców. Jest tutaj to, nad czym świat teraz walczy tak mocno, żeby nauczyć. To się nazywa stworzenie atrakcyjnej osobowości, żeby ciebie dobrze kupili. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I w objawieniu jest napisane, tu się okaże wytrwałość świętych. Wytrwać w czym? Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Tu się okaże wytrwałość świętych, które zachowują przykazanie Boże i mają wiarę Jezusa. Wytrwać do końca w posłuszeństwie. Panie, oto jestem sługa Twój. Co mi powiesz, to uczynię. I to dzięki Twojej mocy, nie swojej. Bo bez Ciebie nic uczynić nie mogę. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy nadejdzie koniec. I werset 22. I 21. Tak? Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd i nie będzie. Dla kogo? Dla wszystkich ludzi, którzy będą być, zapragną być wierni Bogu. Gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Powstanie bowiem, znowu, po raz kolejny, powstaną bowiem fałszywi mesjasze i prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Kochani, to są słowa, one powinny być jak grzmot teraz. My żyjemy w tych czasach. Powstały, ja już czytam w czasie obecnym, kochani, powstały już fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynią wielkie cuda i zwodzą nawet tych, którzy poznali Ewangelię, ale nie poszli za głosem baranka. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i istnieje na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wszyscy zobaczą. Wszyscy. Nie będzie czegoś takiego, jak powie, oto siedzi w Jerozolimie. Prawdziwy Mesjasz, kolejne wcielenie. Nie.
Świat przygotowuje się w tej chwili. Świat przygotowują właśnie ci fałszywi mesjasze, prorocy. Odbudowując świątynię, próbując pokazać, zwrócić uwagę całego świata, że tam będzie rozwiązanie. W międzyczasie przedstawiciele religijni cały czas budują ten ruch ekumeniczny, zbierają stadiony i czynią cuda. Kochanie, cuda czynią. Autentyczne cuda, ponadnaturalne, paranormalne, czyli takie niespotykane na co dzień. I uzdrowienie, a nawet wypędzenie demonów. I Chrystus Mateusza w 7 rozdziale też mówił, ja to czytałem wcześniej wielokrotnie, ale w tym fragmencie, w tym kontekście to brzmi jeszcze bardziej dobitnie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, to jest mowa właśnie o dniu przed Jego przyjściem. Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? I w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów? I w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? O czym jest mowa? Powstaną bowiem fałszywi mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Jeżeli jesteś powołany i zostałeś zapieczętowany, to nie, nikt nie wyrwie Ciebie z Twojej ręki. Przepraszam, nikt nie wyrwie Ciebie z ręki Bożej. Nikt. Ale żeby nastąpiło to, żebyś Ty został zapieczętowany Duchem Świętym tu wewnątrz, to nie będzie coś widocznego. Chociaż widoczne będą owoce Twojego życia. Żeby to nastąpiło, to na tej pieczęci jest napisane poświęcony Panu. Imię samego Jahwe jest w Tobie. To znaczy, że Jego charakter. Imię Syna, czyli Jezusa, Jeszua, jest też w Tobie. Czyli Jego charakter i posłuszeństwo i całkowicie poddanie Ojcu. Potem się wyróżnia tych, którzy idą wąską ścieżką, a tych, którzy idą szeroką. Nie po cudach. Mamy dary Ducha Świętego. Mówimy językami, wypędzamy demonów. Ja znam ludzi, którzy mówią językami, żyją w kłamstwie, w cudzołóstwie i w różnych innych rzeczach, których nie godzi się mówić, a mówię językami, a nawet inne cuda czynią. To, o czym mówił Chrystus. Czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Czy Jezus Ciebie zna? Czy jesteś w tym niewielu, w tej małej grupie? Możesz rozpoznać tylko potem, że trwasz w duchu, prawdzie i posłuszeństwie i masz prawdziwą miłość do braci. Dlatego w objawieniu, tak samo jak tu jest napisane w Mateusza, 7 rozdział, 24 rozdział, dlatego objawienie, 12 rozdział, 14 rozdział, czytajcie, 13. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy zachowują przykazania Boże. Przykazanie nie po to, żeby Bogu się upodobać, a po to, żeby być posłusznym. I posłusznym nie dlatego, aby być zbawionym. Bo posłuszny jesteś wtedy, kiedy już jesteś zbawiony. Zanim zostałeś zbawiony, byłeś synem oporu, byłeś nieposłuszny. Szedłeś swoimi drogami i czyniłeś złe rzeczy. Kiedy Chrystus stanął na Twojej drodze i powiedział, ja Cię nie potępiam, wracaj do domu. Dam Ci czyste ubranie, ja Ciebie kocham. Ja pragnę, byś żył, ja pragnę, byś żyła. I kiedy to następuje, nie ze strachu, tylko z miłości, pragniesz być Mu posłuszny. I wtedy te przykazania, które wcześniej były dla Ciebie zwykłą literą, która Ciebie oskarżała, staną się Twoją rozkoszą, bo one są włożone wewnątrz. I Ty w ten sposób okazujesz miłość. Jeżeli mnie miłujecie, apostoł Jan mówi, cytuję Słowo Boże, jeżeli mnie miłujecie, przykazania moje zachowywać będziecie. To jest proste. Posłuszeństwa o woli Ojca oznacza, że Ty Go miłujesz. Kochani, czasy są bardzo krótkie. Te czasy, które były za czasów Tyndala, kiedy na stosach płonęli ludzie, którzy głosili Ewangelię, powracają. Zapiszcie to słowo, zapamiętajcie. Te czasy już powróciły. I w wielu miejscach na świecie ludzie, którzy są Bogu wierni,
tracą życie. Tak jak jest napisane w Słowie. Kto im to życie odbiera? Ci, którzy dotychczas byli dobrymi sąsiadami. Być może nawet członkowie rodziny. Pytanie. Czy ty jesteś na to gotowy? Teraz. Nie w przyszłości. Dzisiaj. Wierny w małym będzie wierny w dużym. Jeżeli na co dzień Bóg mówi do ciebie, oto jest moja wola. Ja pragnę, byś ty był mi posłuszny. A ty słuchasz różnego rodzaju głosicieli, którzy mówią, nie, ty źle to rozumiesz. Ty nie jesteś w łasce. Ktoś tu musi się mylić. Łaska wykupiła nas od grzechu. I łaska przemawia do nas. Wracaj do domu i więcej nie grzesz. A pod czym możesz poznać, co jest grzech? Pod czym możesz poznać, co jest prawe, a co jest bezprawiem? Prawe to jest to, co określa prawodawca. To jest wyraźne, konkretne i zrozumiałe. To jest prawo. Wola prawodawcy. Prawodawcą jest król albo prezydent. Bóg jest naszym królem i On ma prawo, które nam objawił. I jesteśmy my Jego poddani. Jeżeli ktoś mówi, że prawo jest nieaktualne, to czy jest Bożym nauczycielem? Czy raczej nie jest fałszywym prorokiem, który, słuchajcie, fałszywy to nie znaczy, że przeciwstawia się we wszystkim. Zrozumcie mnie dobrze. Jak będziesz trzymać w ręku dwie banknoty, fałszywą i oryginalną, czy dwa banknoty, nie wiem jak się mówi, dwa czy dwie, no tam, 100 złotych, fałszywe jest 100 złotych, prawdziwe, oryginalne. To fałszywka wygląda prawie identycznie. Są małe, malutkie tylko różnice. Zauważcie, że w tym słowie, w tym przesłaniu Chrystusa w 24 rozdziale jest napisane, że fałszywi prorocy wyjdą i wystąpią w imieniu Jezusa. Bo jak wróg przychodzi do ciebie w ubraniu wroga, jak za czasów wojny SS-manie wchodzili do wioski, ludzie wiedzieli, co będzie się kroiło. Bo oni chodzili w ubraniu. Nie było wiadomo, że będzie siało się terror i śmierć. Gorzej było, kiedy ktoś był z obozu SS-manów, a przychodził w ubraniu, w którym chodził każdy mieszkaniec miasta. I mówił czysto po polsku. I wchodził w siatkę partyzantów. I od wewnątrz zabijał tych, którzy sprzeciwiali się wrogowi. I było bardzo trudno wykryć. Oglądajcie film Boży Banita. Tam jest właśnie taki wątek. Kiedy Tyndall został złapany. I kto za tym stał? Straszne to jest. To jest obrzydliwe, na ile ludzie mogą być sprzedażni. Fałszywi prorocy będą mówić prawie tak, jak mówi Słowo. I będą im towarzyszyć i są. Chwilę, stop. To już się dzieje. Czyli fałszywi prorocy mówią teraz prawie, jak mówi Słowo. I czynią cuda i znaki. I jest wypędzanie demonów, jest mówienie językami, i jest uzdrowienie. I opierają się o Słowo. Jaka jest różnica? No, krok w prawo, krok w lewo. Tak jesteśmy na tej samej drodze. Nie. Kochani, nie. Chrystus nie powiedziałby, że droga jest bardzo wąska, kręta, ciernista i niewielu nią idzie. I brama jest bardzo, bardzo wąska. Ja wam proponuję, że w czymkolwiek mielibyście być pedantyczni, skrupulatni, to w zrozumieniu i w wykonaniu
woli naszego Króla. Jeżeli ty jesteś w jakimś przedsiębiorstwie i ktoś ciebie zatrudnił i ktoś mówi tobie, ty jesteś podwładnym, pracownikiem, masz robić to, 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 to i to. Zadanie do spełnienia. A ty zrobisz to po swojemu. Jak długo? I to nie przyniesie takich spodziewanych rezultatów, jak miałby przynieść. Jak długo taki pracodawca ciebie utrzyma przy pracy? Jeżeli ty jesteś lekarzem, chirurgiem na przykład i masz wykonać operację i według zasad anatomii masz robić tak, nie wiem, cięcie i tak dalej i to wszystkie nie dotykać, tak, te arterie, a ty zrobisz to po swojemu, w dobrej wierze oczywiście, ale nie mając 100% poznania tej anatomii, czym to się skończy? W dobrej wierze kolejny trup spod twojego noża wyjdzie. I tak jest wiele chirurgów chrześcijańskich. Ja mam na myśli nie tych chirurgów, które przy stołach operacyjnych stoją, tylko chirurgów, którzy próbują słowem kroić w dobrej wierze, tylko nie mają poznania. I sieją śmierć. Sieją fałszywą Ewangelię, fałszywe przebudzenie i fałszywy duch. Módl się i proś Boga, abyś miał ten dar rozpoznania duchów. Bo to jest jeden z darów Ducha Świętego. Dar rozpoznawania. Ale ten dar nie przyjdzie do ciebie, jeżeli ty nie będziesz trwał przy słowie. Tak jak apostoł Paweł powiedział w liście do Tymoteusza, zaraz wam to przeczytam. A czekajcie. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Przerwało na chwilę. Powtórzę to słowo jeszcze raz. Zauważyłem, że w najbardziej ważnych momentach gdzieś tam zły próbuje namieszać. Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, 4:16. Jeszcze raz przeczytam. Pilnuj siebie samego i nauki. Jakie nauki? Słowa Bożego. Pilnuj siebie samego i nauki i trwaj w tym. W czym? W głębokim badaniu, w zgłębianiu tego i bycia posłusznym temu. Bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy cię słuchają. I apostoł Jan w liście, w Apokalipsie, bo to nie on napisał, tylko on tylko spisywał to, co mu Bóg przez anioła przekazał. Apokalipsa, objawienie Jana. 1:3. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Błogosławiony jest ten, który czyta i ci, którzy słuchają i zachowują, zauważcie, co to jest napisane. Nie tylko słuchają i w euforii unoszą się w modlitwie, tylko słuchają i zachowują. Co to znaczy zachowują? To znaczy, że podejmujesz decyzję kroczyć w posłuszeństwie za tym, kto jest twoim Stwórcą i Panem i słuchając Jego słowa, poznając Jego wolę, zachowujesz to. Świadoma decyzja. Czas bowiem jest bliski. A czasu jest coraz mniej. Jeżeli nie oddałeś twojego życia w całości, a nie pytam się, w jakim kościele jesteś, ile razy w tygodniu chodzisz na nabożeństwo czy msze. Pytanie jest inne. Czy ty oddałeś w całości swoje życie w ręce Jezusa? Po czym można to poznać? Po tym, że całe twoje życie, twoje małżeństwo, twoja kariera, wszystko jest poświęcone Jemu. Cokolwiek robisz, zanim zrobisz, pytasz się Jego. Jeżeli on powie tak, to zrobisz. Jeżeli powie nie, to zatrzyma się i nie zrobisz.
Czy to jest fanatyczne? Tak. Czy to jest radykalne? Oczywiście. Czy jest jakiś inny wybór? Oczywiście, możesz iść szeroką drogą. Mniej radykalne. Robisz, co chcesz. Wolny człowiek. Bóg cię kocha. Bóg umiłował cały świat. Ale zbawienie jest darowane tym, którzy uwierzą. I nie tylko uwierzą, ale ustami i życiem swoim wyznają. Zawarli przymierze. Kto narodził się z wody i z ducha. Uwierzył. Narodził się z wody i ducha. Ten wejdzie do królestwa. Czy narodziłeś się z wody i z ducha? Jeżeli nie, albo jeżeli nie jesteś pewien, na co czekasz? Na drugą, trzecią szansę? Na jutro? Na to, że po pierwszym? A skąd wiesz, że pierwsze nadejdzie dla ciebie? A skąd jesteś pewien, że jutro to słowo do ciebie dotrze jeszcze raz? Skąd jesteś? Wiesz, że te piaseczki, te ziarenka nie są już prawie wszystkie na drugiej stronie klepsydry. Dzisiaj. Dzisiaj jest twój dzień. Dzisiaj dzień zbawienia, kochani. A czasu jest mało. Takie przesłanie, kochani, miałem dla was. Dzisiaj. Bądźcie błogosławieni. Niech Bóg dotyka waszych serc. Niech Duch Święty wykonuje Bożą pracę. I nie mówcie mu nie. Nie zatwardzajcie swojego serca. Niezależnie gdzie jesteś, jakie stanowisko pełnisz. Być może jakieś wysokie stanowisko rządowe, być może jakieś w firmie, być może masz ogromną karierę i teraz przed tobą stoi wykonanie wyboru. W obliczu zagrożenia to, co uważane było za wartościowe, za pewne, na co ty zwracałeś najwięcej uwagi, poświęcałeś najwięcej energii, sił, myśli, marzeń i tak dalej, staje się bardzo, bardzo mało warto, albo nie warto nic. A my jesteśmy w takim czasie. Bądźcie błogosławieni, kochani. Niech to słowo dotrze tak głęboko i wykona pracę naszego Ojca ku zbawieniu. Jeżeli nie spotkamy się z wami na tej ziemi, jeżeli Bóg nie da, abyśmy się spotkali z wami na nowej ziemi, to będzie cudowne spotkanie. Błogosławię was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.